Witam wszystkich w gameplayu z gry Alan Wake 2. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Także zapraszam właśnie na ten gameplay, żeby pokazać właśnie jak gra wygląda, jak gra. Zaczęliśmy od takiej tutaj dosyć fajnego utworu. Także widzicie, tu jest radio, tu są właśnie rzeczy, które znajdujemy w czasie rozgrywki. Także różne nagrania, różne piosenki, także oczywiście tutaj się mogą pojawić spoilery z gry, bo po prostu to już jest koniec gry tak naprawdę. Jesteśmy właśnie w miejscu umysłu Sagi Anderson, czyli oczywiście Alan Wake, główny bohater, no i Saga Anderson również, tak? Tutaj widzimy też taki trochę żarcik, czyli burmistrzem zostaje pies tak naprawdę. Także tak wygląda. Czyli to jest taki jakby hub, to jest takie menu. Tutaj mamy na przykład ulepszenia broni, znajdowane właśnie takie strony maszynopisu. Także widzicie, to są bronie, które można ulepszać. Jest kusza, są shotguny, jest zwykły pistolet, strzelba. Także ja sobie tutaj tą strzelbę też ulepszałem. Także już może do końca. Widzimy, to jest taka jakby waluta właśnie. I wtedy to jest taka narracja właśnie Alana, który pisze tą powieść, tak? Także tak to wygląda. No i to jest zbieranie tych stron, można sobie właśnie te wszystkie bronie ulepszać. Także no, żeby pewnie ulepszyć wszystko, to by trzeba było przejść może grę dwa razy, także jest tego naprawdę sporo, tak? Czyli tak wygląda ten pokój, tu jest tablica dochodzeniowa, tu jest profilowanie. Także grę oczywiście będziemy recenzować na podcaście, tu już jest końcówka właśnie gry. Także to tak wygląda, strony maszynopisu. Tego też tutaj jest naprawdę mnóstwo, widzicie, jeszcze też nie wszystko znalezione. 14 z 15, gdzieś jedna jeszcze się zapodziała, właśnie zaraz też jedną jeszcze mamy zaznaczoną na mapie. Także tu jest właśnie ta tablica dochodzeniowa. I tu jestem w takim momencie, że też właśnie fajny moment tutaj właśnie na to nagranie tego gameplayu, żeby wam pokazać, właśnie tu są jedna ze znajdziek. To są śniadaniówki tak zwane, czyli taka forma znajdźki właśnie, gdzie właśnie w tych śniadaniówkach znajdujemy też te strony do ulepszania broni. No i tu jestem w takim momencie, że tak, o wszystkie śniadaniówki w okolicach Cauldron Lake, tak naprawdę mamy trzy takie duże jakby rejony w tej grze. Oczywiście gramy dwoma postaciami, Alanem i Sagą, tak, no ale to nie o tym, bo o tym będzie odcinek na podcaście, także tutaj tylko tak mówię pobieżnie. I tu już mam wszystko znalezione i tutaj właśnie jesteśmy w Bright Falls. To nasze główne miasteczko, powiedzmy, w tej opowieści, została jedna śniadaniówka i teraz jestem właśnie w tym momencie, teraz wyjdziemy ze stanu umysłu. Tak właśnie się prezentuje mapa Bright Falls i okolic. Także tu jest jeszcze naniesiona mapa z biura szeryfa, czyli z tego budynku tutaj jest na dole.
To są rzeczy, które są do podniesienia, ale brakowało, czy brakuje mi nadal miejsc w ekwipunku, czyli to zostaje tu. To są tak zwane punkty, gdzie można zapisać grę przy termosie, można zmienić postać, jest taka rozlana woda dozorcy, to też zobaczycie. Tu jest samochód, którym to jest taki punkt jakby szybkiej podróży, gdzie przejeżdżamy pomiędzy właśnie różnymi rejonami. I pudełko na buty, gdzie trzymamy swoje przedmioty, tak? No tu akurat fabularnie jest to przed końcówką gry. Ja właśnie wczytałem ten save, żeby tutaj zebrać rzeczy właśnie dla trofeum, tak? I dla, teraz zobaczcie, ostatnia śniadaniówka, skarby ukryte pośród drzew, wpada trofeum i do tego Sisu, czyli mamy platynę, Alan Wake 2, platyna, także naprawdę warto było poświęcić trochę więcej godzin tej grze. Platyna może nie jest jakaś tutaj super trudna do zrobienia, ale no wiadomo, że tutaj mi zajęło jakieś powiedzmy około 45 godzin bodajże, bo tak naprawdę jeszcze oczywiście graficznie też chodziłem, oglądałem, robiłem screeny, wiadomo, i oprócz samej fabuły i tego przełączania się między Alanem i sagą, także. No i tutaj właśnie zbieramy jeszcze te fragmenty maszynopisu, czyli to jest ta waluta do ulepszenia broni. No i tu jest taka notatka. Tu oczywiście fabularnie się nie będę teraz na tym skupiał. Wiadomo, chodzi o Kuldo, o Alana Wake'a, o pierwszą, o drugą część, o powiązanie tego też, wiadomo, jedno uniwersum to jest jakby z Control, Alan Wake i Control, także druga gra Remedy, taka popularna ostatnio, tak? No i teraz jest sprawa zamknięta. Możemy to Rose przy... did all this for O, me. właśnie. She completely believes that I am the hero in Wake's story. She should be a bit more critical of a person who tries to control people's lives. Także tak to wygląda. I no i tu są właśnie te dowody, które znajdujemy i to wszystko sobie musimy. To są takie zdjęcia jakby z Polaroidu, jakby takie notatki, no ale to sobie właśnie przyczepiamy na tą naszą tablicę. I tu jest już, jak się to robi właśnie z żółtego na zielone, to jest wszystko już zrobione, tak? No i tutaj mamy właśnie taką szufladę ze sprawami, także zobaczcie, ile tego jest, oprócz właśnie głównego, gdzie główne rzeczy są zaznaczone tymi różowymi teczkami, także tutaj były jeszcze na przykład rymowanki, także lalki do znalezienia do tych rymowanek, właśnie też na zasadzie znajdziek rymowanki właśnie z każdym z tych rejonów, także jest tego trochę. Właśnie te skrytki kultu jeszcze, to też jest kolejna znajdźka, czyli skrytki, śniadaniówki, rymowanki. To są tak naprawdę trzy takie główne znajdźki. Fabularnie, no to też widzicie, ile tego jest. Tutaj ten cały kult drzewa i ta cała fabuła, także do znalezienia jest mnóstwo rzeczy. Jeszcze tutaj widzicie na żółto, czyli na przykład klikniemy tutaj, to czegoś jeszcze mi tutaj brakuje, jeszcze czegoś na przykład nie znalazłem, tak? Fakty, kontrafikcja, także tutaj akurat mam to wszystko znalezione, sprawa zamknięta, Łegi Pstrykacz, też jest wszystko znalezione, także tak to ogólnie wygląda, no tu jest sporo spoilerów na tym, hasło do komputera, tu też jeszcze trzeba było coś znaleźć, także, no dobra, także tak to wygląda, tu jest właśnie te trzy główne rejony, plus jakieś budynki w środku, plus jeszcze właśnie profilowanie, ten telewizor, gdzie jeszcze są do znalezienia jakieś nagrania, właśnie reklamy, taka właśnie tutaj Remedy ma, można powiedzieć, trochę bzika na punkcie kawy, także też jest tego bardzo dużo. No tu jest akurat noc, także graficznie, no może nie za wiele tu widać, także się jeszcze po tym lesie tutaj przejdziemy. Właśnie tu jest jakaś też skrytka, pojemnik blisko. Ale naprawdę graficznie, no zresztą my to wybraliśmy do, pamiętacie, tak, jeżeli ktoś słuchał tego naszego podsumowania, no to Alan Wake według nas właśnie dwójka został grą roku 2023, tak? No i naprawdę to jest bardzo, bardzo dobry tytuł, jeżeli, nie wiem, czy tu się da teraz przejść, ale
O, to jest chyba w dole jednak. Czyli tutaj gdzieś trzeba by było zejść z tej skarpy. Jeżeli lubicie takie gry jak właśnie. O, tu jest właśnie walka. Mieliśmy taki rodzaj przeciwnika, takiego duplera, że on się właśnie rozdwaja na dwóch. No widzicie, no ta walka nie jest może to jakiś najmocniejszy element tej gry, ale no wiadomo, oświetlenie to tak jak ktoś grał w jedynkę, no to wie mniej więcej o co chodzi z tą walką. A mieliśmy tutaj zejść. Nie wiem, czy to tędy się da, czy tam jest jakaś właśnie ta skrytka. Tutaj jest naprawdę ciemno, no to są momenty fabularne, że po prostu jesteśmy akurat teraz się trafiło tak, że jest na przykład bardzo ciemno, tak, ale ogólnie no to aż ciężko tutaj, o, jakiś wrak samochodu. To jest właśnie ta skrytka kultu. Chcę po prostu znaleźć tą skrzynkę, która jest tutaj ukryta pomiędzy drzewami. Na mapie też jest zaznaczona, bo to też można. No i nie ma nic. Także. No ale otworzyliśmy, z mapy zniknęło. Także. To też, żeby te przedmioty były oznaczone na mapie, to też trzeba tam fabularnie dodatkowo coś odkryć, znaleźć czy jakiś pokój, czy coś takiego. Także to nie jest takie hop, że od razu. To wszystko jest zaznaczone, tak? I też trzeba pojawić się na przykład blisko tego rejonu, żeby to się jakby pokazało. Tutaj wracamy do miasteczka, ale chodziło mi o to, żeby jeszcze zdobyć z tą stronę maszynopisu, która tam nam widnieje na mapie. Także sobie przejdziemy tą główną. Może to nie jest zbyt atrakcyjne teraz graficznie, bo tutaj jest oczywiście noc. Tak też wygląda menu, bardzo, bardzo takie proste i tak dalej, także widzicie opcje, no tu polska wersja językowa, kinowa, oczywiście napisy, tak, sterowanie, grafika, także właśnie tutaj jest też, można włączyć. Także zobaczcie, jak to filtr filmowy i rozmycie w ruchu. Także zobaczmy teraz, jak to się prezentuje. No i teraz gramy oczywiście w trybie jakości, tak? No mówię, to zaraz po podniesieniu tej strony maszynopisu, bo tutaj właśnie. Było to, żeby zdobyć tą ostatnią śniadaniówkę i zdobyć platynę. To dlatego tutaj przyszedłem też, ale właśnie jeszcze jest tu, widzę, ta strona maszynopisu, także. No, latarka, jak widzicie, to całe menu, tak wygląda ekwipunek, także zobaczcie, ile tego nazbierałem. To też jest ograniczone, bo na początku mamy tylko trzy takie poziome sloty, czyli te trzy, które są tutaj na dole, zostały później odblokowane. Także to są talizmany, które nas wspomagają. To też jest odblokowanie po czwarty slot na talizman. Odblokujemy po znalezieniu ostatniej rymowanki. To są takie zagadki, gdzie stawiamy właśnie takie figurki, też znalezione te laleczki. To są właśnie te przedmioty jakby fabularne. Klucz do latarni to też jest znajdźka, którą otworzymy latarnię dopiero, kiedy znajdziemy ostatnią skrytkę kultu. Tutaj widzicie różne rzeczy, pręty, nożyce do prętów, to też jest przedmiot, który też gdzieś dopiero pod koniec gry tak naprawdę dostaniemy też fabularnie, żeby się dostać do zamkniętych rejonów, tak też wracamy znowu do tych rejonów, gdzie już byliśmy, żeby otworzyć, właśnie przeciąć takie łańcuchy. Tutaj jak widzicie pstrykacz, to jest przedmiot fabularny, śrubokręt to też właśnie do otwierania skrytek,
I też trzeba się później troszeczkę powracać, żeby coś tam pootwierać. Także widzicie, ile tego jest ogólnie. No i to są rzeczy, które są użyte, albo może, no to już rymowanek nie ma, czyli to, co mówiłem, do rozwiązywania zagadek, czyli jest jakaś podpowiedź, jakiś taki wierszyk, powiedzmy, i my w odpowiednich miejscach musimy te lalki poustawiać, tak? To też jest jedna forma znajdźki. A tutaj już przedmioty fabularne, także które były użyte, no i ten nasz sprzęt, właśnie talizmany. To też się bardzo przydaje, że zaznacza, widzicie, na mapie sagi pobliskie zasoby i ciekawe miejsca. Także tak to wygląda. No i tu apteczki, różnego rodzaju butle, baterie do latarki, flary, no i granaty jakieś. Tu jest dodatkowa broń. No, oczywiście w tych miejscach, gdzie sejwujemy grę przy termosach i jest szybka podróż, tam możemy sobie jakby. Także tutaj mogę zużyć na przykład, żeby się uleczyć, powiedzmy te pastylki, czyli można to w formie skrótu, szybki wybór, albo wyposażyć się i wtedy po prostu przy SR2 widzimy. Jest też talizman, który nam po to życie, ten pasek życia to widzicie jest w prawym dolnym rogu, gdzie jest amunicja. Tu jest bateria od latarki. Mam więcej baterii, ale chyba w skrytce, właśnie tam, gdzie się sejwuje, także tutaj przy sobie nie mam już więcej baterii. No, latarka się, jak widzicie, się przydaje, no bo tutaj noc, no to jednak padający deszcz. No, jak graliście w jedynkę, to wiecie, o co chodzi. No, akurat tutaj, no tak trochę może niefortunnie, że jest sejw w takim momencie, gdzie jest noc i nie za bardzo to widać, ale już tylko podniosę tą stronę maszynopisu i wrócimy się do miasteczka, także zobaczycie miasteczko. Tutaj jest jakaś oświetlona kabina i tutaj właśnie gdzieś powinna być. Tu jest jakaś muzyczka, tu też jest taki generator, to też taka minigierka się o tutaj właśnie, gdzie musimy włączyć sobie właśnie światło w takiej miejscówce, czyli to jest taki safe house, tak, no. Bardzo też jest to podobne do Rezydenta. Tu jest właśnie te termosy do sejwowania. O, i tu jest strona maszynopisu do podniesienia. Czyli to jest element po prostu rozszerzający fabułę, lore i tak dalej, tak? Strona maszynopisu i teraz możemy sobie to odtworzyć The 91st annual Deer Fest was narrację. just around the corner. Everyone in Bright Falls was bustling. There were banners to be hung, pies baked, deer mess sold. Bright Falls had made the top 100 American small town lists for its modest, rustic charm. The town expected a lot of tourists this year, but a shadow hung over the Deer Fest preparations. The forecast promised rain. Fearful whispers promised more murders. The police were on high alert. Sheriff Breaker had No, deputies patrolling. dobra, to można sobie czytać tutaj, widzicie, no to jest tego tyle, że po prostu, no, fabularnie to też nie, tutaj się, jakby, jak ktoś jeszcze nie grał, a to jest właśnie miejsce, gdzie możemy przełączyć postać. Także może sobie to zróbmy, bo nie wiem teraz, w jakim momencie jesteśmy, ale zobaczmy, gdzie jest teraz Alan Wake, czyli tak to wygląda, jest taka rozlana kałuża, bo to też jest postać tego dozorca Ati, który też jest właśnie łączy jakby uniwersum Alana Wake'a z Control. O, i tak właśnie wygląda. Tak wygląda Alan Wake, to jest ta miejscówka i to jest miejsce, gdzie jesteśmy, zobaczmy sobie na mapie, jak to wygląda, czyli to jest właśnie gra Alana Wake'a. Tu jest metro, tu jest właśnie Ocean View Hotel, także widzicie, ile też jest różnego rodzaju, to jest na zasadzie bardzo też, jak ktoś właśnie lubi, czy Residenty, czy Silent Hill, no to tu się po prostu odnajdzie. No ale widzicie też, ile tego jest, także tu jest studio. To jest też bardzo też fajnie gra pokazana, tak dużo jest takich właśnie z nimi aktorskich jakby filmików wplecionych w grę, różnych takich, czy to właśnie z tym agentem Casey, z Sam Lake'iem, no to charakterystyczna postać, pamiętacie Maxa Payne'a, czy w ogóle no on jest
On jest tam szefem, można powiedzieć, w Remedii, tak? Tu jest kino, także zobaczcie, ile też jest tego grania. Tu są właśnie te rzeczy, które są pisarska podróż, czyli też znajdowanie różnych rzeczy. Tu normalnie była taka scena, że jesteśmy w kinie i normalnie leci film, który trwa chyba z 17 minut, fabuła, wszystko zagrane z aktorami, także mniej więcej, o, zaraz może włączę wam kawałek, tak to wygląda. No. Czy tam, bo to jest akurat podzielone na części, no to. A nie, może to już trzeba. O, coś takiego, tak? Czyli normalnie nagrany po prostu fragment, ci aktorzy, Sam Lake, widzimy i zatrudnieni aktorzy grają. I to jest fabularny normalnie kawałek filmu, jakieś powiedzmy 17-18 minut. Także widzicie, ile tego wszystkiego jest. Reklamy różnego rodzaju i różnego takiego rzeczy, które się tutaj znajduje. No nie, tutaj akurat musimy wyjść, także. O, coś tu mamy, jakiś widzę. Mały błąd, coś się tutaj nałożyło. Ha. A właśnie. Czyli jednak jest jakieś akurat, teraz się przytrafiło. Zobaczymy, gdzie my mamy save'a tutaj. A, dobra. Zapisano 3 minuty temu, to był ten, całe szczęście. No widzicie, no zdarzają się też takie kwiatki. Także gra też nie jest idealna. Miałem też taki błąd podczas walki, gdzie Saga po prostu na przykład dostała tam od kogoś z broni i gdzieś położyła się na ziemi, nie mogła na przykład wstać i po prostu było też taki dziwny błąd, detekcja kolizji. Także tutaj też graficznie może wyłączmy na razie, zobaczmy jak to się prezentuje, to rozmycie w ruchu i fit filmowy. Także widzicie, naprawdę bardzo fajna, klimatyczna miejscówka, to jest tutaj już miasto. Także tak to wygląda. Tu się możemy przejść. Widzimy już tutaj. Tu są te cienie, które nas. One są co prawda niegroźne. Można je oświecić latarką. Niektóre nas mogą zaatakować, niektóre nie, ale widzicie tutaj właśnie jest to studio filmowe, gdzie tak naprawdę zaczyna się gra. Także widzicie tutaj HDR też działa, jest fajnie, zobaczcie jak to jest fajnie też oświetlone klimatycznie, neony, Ocean View Hotel, tutaj te ulice. No mówię, jak lubicie takie gry jak ja uwielbiam, po prostu jestem fanem z serii Silent Hill, to tutaj się po prostu odnajdujemy jak mało co, tak? Czy Resident Evil, tak? Tutaj taka miejscówka, na przykład wchodzimy, tu też jest duża część fabularna, właśnie w tym hotelu. Czyli widzicie tekstury na ścianach, te tapety, sam Alan, ta faktura jego marynarki, po prostu detale, widzicie też o włosy, tutaj no akurat przenika, ale naprawdę to jest graficznie naprawdę to jest top, tak? Także widzicie te ślady krwi, czy takie właśnie efekty świetlne, jak to jest oświetlone, dana scena. Tutaj jest też taka tablica fabularna, gdzie możemy na przykład zmienić. O, widzimy, to jest ta mapa, tu też w tym hotelu dużo, dużo się działo. I tutaj możemy na przykład w tablicy fabularnej, jest to główne jakby menu, i tu na przykład zmienić, żeby tam było na przykład też fabularnie to się. No właśnie, no teraz się nie da, bo to już jest wszystko porobione, ale tu widzicie ile tego było. Jest na przykład tak jak teraz jest jedna miejscówka i tutaj wchodzimy.
i zmieniamy tą właśnie tam w tym, w to, co było przed chwilą na tej tablicy fabularnej. I wtedy jest tu na przykład to wejście tutaj jest zablokowane jakimiś tam skrzyniami czy czymś, a tak to jak zmienimy scenę, zostaje odblokowany, jest zupełnie inna stylizacja, powiedzmy. No wiadomo, jest to dalej ten hotel i tak dalej, ale jest na przykład coś odblokowane, jest coś na przykład teraz jest coś rozwalone, popsute, a tutaj jak zmienimy scenę, jest wtedy wszystko dobrze i no wiecie o co mi chodzi, tak? Ogólnie fabularnie jest taki zabieg, że zmienia się ogólnie tą scenę, tak? Także widzicie, może nie jest to za duża miejscówka, jest kilka ulic, kilka przecznic, ale jest naprawdę bardzo fajnie klimatycznie, no zobaczcie, jest też dużo takiego wchodzenia. Tu możemy. O, tu już jest postać, gdzie. Ktoś nas zaatakował i tutaj mamy taką lampę, gdzie możemy zmieniać też. O. I zniknęło to przejście, widzicie? Jest zmiana rzeczywistości w ogóle. I teraz możemy znowu były. O, i jest wejście do metra. Także tak to mniej więcej wygląda. Mamy taką specjalną lampę, no to jest fabularnie też uzasadnione. No dobra, to teraz już, no ale widzicie ogólnie tutaj naprawdę, ta miejscówka jest tylko w nocy, przy padającym deszczu, czy tak samo tutaj możemy zmienić, o, i po prostu wejście na peron metra, czy pociągu się otwiera, a jak zmienimy, to jest zastawione jakimiś kartonami, śmieciami i tak dalej, tak. No ale widzicie, jak fajnie tutaj na przykład te neony, wóz policyjny, jak to wszystko wygląda. O, tutaj to jest to samo. Znowu ta scena, zmiana. O, i to jest bardziej oświetlone. I tam jest na przykład drabina. Możemy wejść sobie na górę. O, i teraz jest zupełnie inaczej, tak? Także masa detali, widzicie tutaj śmieci, efektów cząsteczkowych. Charakterystyczne to jest bodajże Chicago, tak? Bo chyba Chicago w takiej stylistyce. No dobra, także tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o Alana Wake'a. No i teraz na przykład z powrotem tutaj do tej naszej miejscówki, ta rozlana woda. I przełączmy się. Czyli spoglądając na mapę, ogólnie Alan Wake porusza się w tych obszarach. Główne tutaj to miasto, powiedzmy, i leże mroku, tu jest ten hotel, metro, kino, studio filmowe. No i oczywiście jeszcze tam właśnie w Parliament Tower, to jest jego właśnie Wake'a mieszkanie, te jego wspominki z żoną, no to takie właśnie już fabularne, dużo, dużo spoilerów by tu było, tak? Słowa mocy też jeszcze, także tutaj przejdźmy jeszcze do słowa mocy, czyli tak jak saga miała ulepszenia z tych karteczek znajdowanych właśnie z tych notatek w tych śniadaniówkach i tak dalej, to Wake ma takie, musimy znaleźć takie miejsca, gdzie jest taki żółty okrąg z takimi właśnie słowami i po prostu na niego spojrzeć, oświetlić go czy latarką czy coś, one jest, bardzo są te słowa mocy ukryte, także widzicie ile jeszcze ja tutaj mam słowa naprawy na przykład, czyli można sobie zwiększyć zdrowie, czy jakieś takie, no tak to zrobili, tak? Powiększyć właśnie ekwipunek. Tylko musimy właśnie dane słowo, nie możemy mieć jakąś puli, tylko dane słowo właśnie znajdujemy do konkretnej kategorii, jakby jak widzicie tutaj. Także jakbym miał to wszystko sobie przydzielić, to już bym sobie coś tam zrobił na maksa, a tak to nie mogę, bo to jest, właśnie znajdujemy powiedzmy słowo rzeczy, a później idziemy w innym miejscu i znajdujemy na przykład słowo broni, tak? Także tak to jest podzielone na takie. Oczywiście jest nowa gra plus też po skończeniu, także tutaj też mamy jakieś utonięcie. O, czyli te takie aktorskie filmiki. Także tak to też wygląda. No i to radio, gdzie właśnie mamy.
swoje wszystkie takie nagrania, które gdzieś tam usłyszymy, czy fabularne właśnie takie jakieś piosenki. To też jest ten zespół Old Gods of Asgard. To też jest bardzo fabularnie dobrze zrobione. Też taka rockowa kapela, też fajnie wpleciona. No i to jest właśnie ten pokój pisarza, czyli tak jak saga ma swoje miejsce umysłu, tak tutaj jest pokój pisarza, jeżeli gramy Alanem. Także mimo tego, że mamy te dwie postacie, to jest, czasami jest to nam narzucone, że... O, tutaj już musimy wyjść, tak? To jest ekwipunek właśnie Alana. On ma dużo, dużo mniejszy ten troszeczkę ekwipunek i mniej rzeczy jakby znajduje, ale też jest tego sporo. A tu jest pudełko na buty. Właśnie zobaczcie, ile jest apteczek znalezionych i tak dalej. Ale tu jeszcze na momencie wyjdźmy na zewnątrz i przełączmy sobie, żeby zobaczyć właśnie graficznie ten tryb, bo to o to właśnie chodzi w tym gameplayu, tryb wydajności. Także klatkarz, czyli tak to wygląda. Spadła ilość detali, spadła trochę rozdziałka, nie jest ten efekt, powiedzmy, HDR-u już taki dobrze widoczny. Widzimy już takie ograniczenia dosyć też tutaj w obiektach, na przykład ten samochód, czy jest... No ale też widzimy, że jest dużo płynniej, tak? No. Także tak to wygląda. Ale nawet w tym trybie naprawdę, bo spójrzcie nawet na te banery tam w oddali, czy na te świetlne różne loga. Także jak przełączymy z powrotem, no to widać tam różnicę. Jednak ja preferuję tutaj akurat ten tytuł, to granie w trybie jakości. Jest tak więcej detali, jest to wszystko takie bardziej plastyczne. Także dobra, teraz się przełączmy z powrotem na sagę. No tak szczerze powiedziawszy, no to jest tak, no nie wiem, czy to jest pół na pół, jeżeli chodzi o te postacie. Raczej sagą Anderson gra się chyba więcej, jeżeli chodzi o czas ogólnie. Także tak to się prezentuje. To jest właśnie ten Ati dozorca. Dobra, i teraz już wrócimy się do samochodu i pojedziemy po prostu w inne miejsce, bo tutaj jest naprawdę za ciemno. Tutaj nie można jakby zobaczyć graficznie tego, co chcemy zobaczyć, tak? Nie wiem, czy ja dobrze idę. Nie, to musimy jednak tam. No tak naprawdę trzeba się wrócić. Tu są też takie właśnie do tych wszystkich różnych skryte kultu czy coś. To są takie podpowiedzi jakieś, że jak zaświecimy latarką, to mamy wtedy właśnie taką podpowiedź i po prostu jest to... No takie strzałki jakieś namalowane farbą taką odblaskową, żeby było łatwiej tam było trafić czy coś takiego. Także teraz już się szybko wrócimy do miasteczka Bright Falls. Ja muszę spoglądać na tę mapę, bo naprawdę nie wiem, czasami można się tutaj zakręcić w tym lesie, szczególnie w nocy. Także w dowolnym tym safe house'ie możemy, tak jak widzieliście, możemy się przełączać, czy to zrobić sobie na przykład jeden chapter, jakiś wątek właśnie sagi Anderson, później się przełączyć na Alana, albo ciągnąć na przykład cały czas wątek. O. Tutaj możemy na przykład rzucić. No to już taki dwóch większych bydlaków widzieliśmy, rzuciliśmy im taki
pojemnik z gazem właśnie, w który można strzelić. No i tam już widzimy miasteczko, także jeszcze spojrzę na mapę, tak, tutaj do mostu. Także klimat jest na pewno bardzo fajny, to całe miasteczko, te wszystkie miejscówki, masa detali. No w tym lesie to może nie było tego widać, ale naprawdę, czy tam jak widzieliśmy, jak się przyłączyliśmy na Alana Wake'a, czy tutaj, to miasteczko akurat w nocy, ale to naprawdę jest, może to tak jak się patrzy na tą mapę, to nie są jakieś takie duże tereny, ale naprawdę jest co robić, jest co oglądać, jest masa takich właśnie detali gdzieś tam poukrywanych. To miasteczko ma tu swój taki właśnie festiwal, Deer Fest, jeżeli chodzi o te jelenie. No to jakaś postać NPC-a. Ale widzicie te wszystkie, no, tekstury i tak dalej, to oświetlenie tych lamp, naprawdę aż czuć ten padający deszcz. Także tak to tutaj się jeszcze przejdźmy po Are you okay? Just keep working, will you? If one more thing goes wrong, I swear to fucking God! Whoa, are you No, okay? to jest Just zapętlone keep akurat. working, will you? Oni się przygotowują do tego festiwalu, tak? To już też fabularnie. Także tutaj widzicie, tu jest bar, Oh Dear Diner. To chyba w pierwszej części pamiętacie, jak się zaczynał Alan Wake 1, jak przyjeżdża Alan Wake ze swoją żoną właśnie do Bright Falls. To tutaj wchodziliśmy do tego baru. Jeżeli coś nie pomyliłem, ale tak wydaje mi się, że tak było, tak? Masa różnych zdjęć, plakatów, ulotek, jakieś biura, jakieś takie, widzicie, no dużo, dużo różnych takich miejscówek. Ale co ciekawe, lustra na przykład, z lustrami widzicie, co jest, tak? Zaoszczędzili sobie, no mimo, że to jest ta generacja już PlayStation 5 i Xbox Series X, to dalej tutaj postanowiono jakby lustra zamazać. Nie ma takiego odblasku i tak dalej. No ale widzicie, no tutaj jednak to prezentuje się naprawdę dobrze. Dobra, także zmieńmy sobie z Bright Falls. Pojedźmy, musimy dotrzeć do samochodu naszego. Tutaj jest ikonka samochodu, właśnie ta. Tutaj jeszcze znaki zapytania, czyli taka ciekawe miejsce. Coś tu nam pokazuje, nie wiem, czy może to być naprawdę jakaś pierdółka, ale coś do przeczytania, coś, jakiś skrawek gdzieś, jakiegoś plakatu. No, także gdzieś to nam coś tam jeszcze wisi, powiedzmy. To jest nasz samochód. A tutaj właśnie to ciekawe miejsce, no, jest gdzieś jakby albo przy samochodzie, albo. Jeszcze raz sobie zobaczmy. No niby jestem w tym miejscu, ale nie wiem o co chodzi tak naprawdę. Tutaj możemy wejść też. Well, Tutaj jest we made opis it, didn't we? budynku. Nothing left for us here anymore. Agreed. Tak. A tutaj jest. Decide she'll come with us? Być może to jest też z tej strony, bo to tak wiecie, jak to jest z tymi mapami w grach. Także tak to się prezentuje tutaj, jakby bar. Tam jest ciekawie, ale no, tak wygląda, że coś jest. Także tak to wygląda. Tutaj też dużo, dużo akcji było, widzicie. O, tutaj było też fabularnie, ale to może nie będę mówił. Jedna ze znajdziek to też jest takie pogłaskanie tych takich poroży jelenia, które wiszą, ale to bez już żadnego tam wpływu na fabułę czy coś takiego. No dobra, także bez zbędnego tutaj
Wsiądziemy sobie do samochodu i pojedziemy na chwilę na przykład do Cardon Lake, to tam gdzie zaczyna się gra. Tutaj byliśmy w Bright Falls, czyli miasteczku i w rejonie Bright Falls, czyli tych całych okolicach, w lesie, gdzie jest posterunek policji i tak dalej, wiadomo, to jest sprawa FBI. I też tego biura, które jest w Control, także jak graliście w Control, to wiecie też o co chodzi. Także tutaj tak naprawdę zaczyna się gra, początek naszej zabawy. Także tutaj też widzicie, jak fajnie też jest oświetlone tutaj akurat przez księżyc. No ale też padający deszcz i tak dalej, także tak prezentuje się Cardon Lake. To jest tak naprawdę też różnego rodzaju, ale to też jest las i takie chodzenie po takich podmokłych terenach. Początek gry oczywiście też takie dużo też tutaj znajdziek i tak dalej, ale bardziej to jest nastawione właśnie na taką eksplorację i też las, tak? Także tak, to tutaj się nie będziemy już po tym ciemnym lesie w nocy chodzić, także pojedziemy do trzeciej miejscówki Watery. To jest po prostu animacja, filmik, tak, jest w ogóle takich filmików na silniku gry, jakichś fabularnych, no jest trochę, ale nie ma tego też za dużo. Także, że wszędzie noc, no tutaj już akurat, no tak jak mówiłem, fabularnie jest to tak. Tutaj też taka, na mapę jak sobie spojrzymy, no to tak wygląda Watery, także jest tego też trochę, tu jest takie jakby wesołe miasteczko, Coffee World, też jest fajnie tutaj do zwiedzania, zaraz się tam przejdziemy, przyczepy kampingowe i też takie tereny leśne, podmokłe i tak dalej, także tu jest, tu był jakiś taki event właśnie, jeżeli chodzi o wybory burmistrza, tu jest właśnie ten niby ten burmistrz na scenie, czyli ten piesek, on tutaj sobie siedzi. Tu jest kolejna miejscówka z save'em i ze zmianą postaci na Alana. Także widzicie tutaj światło fajnie pada, że naprawdę bardzo tutaj światło robi dużą robotę. Droga zamknięta, tu też był taki, ale możemy sobie przejść szybko do tego właśnie Coffee Worldu, żeby zobaczyć też graficznie. Tutaj jakiś NPC. Tutaj wcześniej tego mostu nie było, trzeba było iść naokoło. Tam widzicie właśnie zarysy tego wesołego miasteczka. Ale później ten most tutaj naprawiono, zbudowano i można iść tą główną drogą. Także tutaj do wejścia zaraz tutaj skręcimy. O. I tu jest ten Coffee World, wejście, czyli taki typowy park rozrywki, balony. Opisy, czyli taki park dla, tam widzimy właśnie jakiś tam diabelski młyn, jakieś takie atrakcje różne, tak? No wiadomo, że to jest wszystko stare i zniszczone i tak dalej, ale... Tutaj jest studnia, gdzie fabularnie też się dużo dzieje. No tutaj już ktoś tam jest. Tutaj jest taki warsztat, też to jest takich dwóch braci tutaj zajmuje się. Tu była taka scenka do odegrania. Tutaj motocykle, oni sobie tutaj mają właśnie taki swój warsztat, naprawiają i tworzą też takie, na ten Deer Fest widzicie, tworzą tutaj takie dekoracje, takie platformy, wiecie o co chodzi, będzie taka parada w miasteczku, także tak to wygląda.
to jeszcze może, żeby się dało dojść bliżej do tych atrakcji. Ta muzyczka, słyszycie, taka o. Także taka jakaś karuzela. No ale wszystko takie creepy właśnie, tak jak te wesołe miasteczka z horrorów, tak? O, tutaj jeszcze kolejna atrakcja jakaś. Ale też dużo, dużo fabularnie, dużo, dużo chodzenia, znajdowania rzeczy. Tutaj kolejna jakaś karuzela do tego. Dobra, także zobaczymy jeszcze tutaj, jak już... Nie wiem właśnie co z tymi save'ami, czy ja mam tutaj... Zobaczę jeszcze ten save. A nie, to jest to samo miejsce, także to już... Także... No tutaj z save'ów raczej już nie wam nie pokażę nic więcej, że chciałbym znaleźć właśnie, żeby było wybór rozdziału, także tutaj jeszcze, o, zobaczcie, tak to wygląda. Jest tak naprawdę 9 rozdziałów. Miejscowa, zaproszenie, także ukończono invitation. Invitation zniknął. To chodzi chyba o... No dobrze, ale to ukończono. Jeśli czytasz rozdział z tego menu, cała zawartość poboczna oraz postępy, nie tak, to jakby dochodzi przedmioty i pozostałe zostały ustalone, bo się stworzyły, że to jest stanu gry. Aha, rozumiem. No to może zróbmy tak, że ja sobie ten ostatni zapisano 5 minut temu. Czyli ja sobie wczytam ten save i sobie ręcznie sobie zapiszę. No to jest to samo, co żeśmy przyjechali. Także zobaczymy sobie zaraz i tak będziemy kończyć. Już się zbliżamy do... Już jest prawie 50 minut, także... Tylko po prostu chciałem wam pokazać. Tutaj sobie wejdę i zapiszę po prostu ręcznie przy tym termosie i wtedy wczytamy z rozdziału, żeby graficznie zobaczyć po prostu, jak gra wygląda w dzień, tak? No dobra, to nie będzie tutaj. Dobra, i teraz czytaj grę, wybór rozdziału i możemy sobie zrobić właśnie ten Deer Fest. Aha. Czyli to też jeszcze nie jest to. No to może Old Ducks. O, to też było fajne, bo to było, ale to też jest wszystko. Wszystko to jest. Pośpiewajmy, to właśnie było na nałożenie tych efektów takich filmowych, ten właśnie. To też było na Game Awards. Tor and Odin were in the photo with the clicker. They might know how it works. I'm off the case, but I can still visit family. No, tutaj akurat jest taki półmrok. Hello? Saga! It's Tor, your grandfather. Właśnie, no tak. Time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing... Oh, fuck! Fuck you, you fucking hag! Fuck! Shit.
Something is off at that nursing home. Także no dobra, to też akurat moment taki. No to może miejscowa. Późny wieczór. To wszystko, no mówię, to wszystko jest takie trochę. Wszystko jest, powiedzmy. Wszystko jest tak naprawdę w nocy. Tak, to też jest wszystko tak połączone, że prolog, zaproszenie, to jest wszystko miejscowe, nawiedzenie, późny wieczór. No zobaczmy to, może tutaj będzie kawałek jeszcze na koniec. No tu akurat jest Alana Wake'a właśnie w tym studiu, gdzie jest ten taki talk show prowadzony przez Mr. Door. No też taki widzicie te wszystkie napisy i tak dalej, to wszystko takie jest. Klimatem to też przypomina bardzo miasteczko Twin Peaks, tak? O, i teraz się przeniesiemy i jest normalnie film z aktorami nagrany fabularnie. Alan Wake tutaj jest w studiu. Czekają na niego, żeby udzielił wywiadu. Talk show typowy taki. To jest kompletnie zaskoczony, także. No dobra, także tak wygląda Alan Wake. Tu sobie wyjdźmy już z tego, pomińmy to. I tak już wygląda tutaj graficznie to studio, to już po tym wywiadzie. Także też widzicie fajnie oświetlone. No jest cały czas klimat tak horroru, thrillera, także. Tak mówię, jak lubicie Silent Hilla, Resident Evil, czy pierwszy, czy graliście oczywiście w pierwszego, no właśnie, pierwszego Alana Wake'a, no to, o tutaj trzeba będzie kod znaleźć. Dobra, także zwróćmy sobie na scenę i tutaj sobie skończymy już ten gameplay, także dziękuję bardzo, to był gameplay z gry Alan Wake 2, udało się zdobyć platynę, wszystkie trofea, wszystko, gra zaliczona na 100% i tak to sobie, tak to właśnie, to jest, pokój pisarza jest teraz niedostępny, ale tak to właśnie się prezentuje i wygląda i bardzo zachęcam Was do właśnie do tej gry, bo jest naprawdę bardzo fajna, super się grało. No i dla nas to była gra tamtego roku. Także dobra, do zobaczenia, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach i podcaście. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.